Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was moi drodzy w kolejnej bitwie na kanale. No i tutaj na początku jeszcze prośba do was, bo ta bitwa nie spełnia ani wymagania odnośnie bazowego expa, nie ma tu 3000, ani nie spełnia drugiego, czyli 6 fragów dużego kalibru i wsparcia, jest 5 fragów. I tu się pojawia moje pytanie do was. Jeżeli będziecie chcieli komentować, to napiszcie na początku komentarza, czy tą bitwę dodajemy do listy bitew miesiąca, czy nie dodajemy. I potem co chcecie dalej wpisać. Także będę wam wdzięczny, żeby się zdecydowali, czy ta bitwa ma być włączona do całego tego miesięcznej edycji, czy jak to tam, jak można by powiedzieć prawidłowo, językowo. Także dajcie znać, czy ta bitwa ma brać udział w konkursie, czy nie. A obejrzymy sobie dzisiaj bitwę gracza klanu Kutaz, Sinister Wizard. Tutaj pływa sobie na Kurfurście, jesteśmy top-tierowym bebeczkiem. Jak widzicie, mamy tylko dwa dedeki, przy czym jest to Fletcher i Harakaze. Harakaze może być dosyć niebezpieczne, pytanie na którym jest kadłubie. No i mamy tutaj kilka krążowników, 5 pancerników na stronę. No i na razie bitwa zapowiada się, no tak powiedziałbym, mocno średnio, bo większość naszych okrętów rozdzieliła się na A i C, przy czym tutaj jest nas tylko 5, a przeciwników widzieliśmy tutaj już płynących również 5, a będzie zapewne więcej, także B jest oddane za darmo, jak widzicie, nikt tam nie popłynął, a czerwoni już sobie przejmują. Dodeki są 2, także na którymś kapie dodeka będzie brakowało. Harakaze została wykryta już na górze, także możemy sobie tutaj obserwować, co się będzie działo. Kurfurs jest na 19-kilometrowym zasięgu, więc obstawiam, że jest tu legendarka. I jeżeli jest ten specjalny niemiecki kapitan, no to zapewne sekundarkowo byłby ten okręt dosyć niebezpieczny. Pierwsza salwa wchodzi za ponad dychę, prawie 11 tysięcy. I widzę, że chłopaki sobie tutaj płyną pod krawędź mapy razem z Donskojem. O, proszę, już pozbyliśmy się Jutlanda, także dosyć szybka, krótka piłka. Bardzo dobrze. Zbędne ogniwa trzeba szybko eliminować, bo potem sprawiają dziwne wrażenie, że mogą pomóc albo co gorsze coś w bitwie zrobić. A jak już nie żyje, to sytuacja jest jasna. I tak. Kurfurst jest sekundarka, no tak, jest 11,6 km, nie spojrzałem na zasięg, czyli jest sekundarkowy kurfurst z legendarką. Pytanie, kto siedzi za sterami. Ale chyba jest ten specjalny kapitan, bo również powiewa nam tutaj ten ta flaga, czy tam proporzec, jak to się zwie, tak się zwie. Także mamy chyba tutaj Jutlanda założone. Nie, przepraszam, nie Jutland. No mniejsza o to. I będziemy tutaj próbować, korzystając z osłony tych wysepek tutaj pod A, podejść jak najbliżej przeciwnika. Mamy tutaj Bismarka, który może chcieć trochę powalczyć. Jest jeszcze Yoshino, na którego torpedy trzeba będzie uważać. St. Louis, który dostał od nas już na pysk tam 11 tysięcy. No i z tyłu Kremlin Montana, także jest z kim walczyć. Myślę, że będzie fajna bitwa. Na razie podejdźmy sobie troszeczkę bliżej. W głosowaniu wybraliście dosyć jednogłośnie, tam 80 parę procent głosów pod 90 na to, żeby nudne momenty bitew przewijać. Ja też jestem za tym. Postaram się tego nie robić zbyt nagminnie, no ale jak widzimy okręt, który się rozgląda albo płynie, nie strzela do nikogo, no to raczej nikt nie chce tego oglądać. W normalnym tempie szanujmy swój i wzajemnie czas, mój i wasz. Także oglądajmy to, co się dzieje, coś tutaj na ekranie. 5000 wchodzi od jobu. Dwie penetracje i mamy gościa już w zasięgu sekundarki. Donskoj płynie sobie trochę szerzej, ma dwa pożary na pokładzie, nie wiem czemu tego nie gasi, może już zużył. Bismarck w ogóle chyba nawet nie zauważył obecności tego kurfursta tutaj, bo nawet nie odwraca w jego kierunku dział, nie patrzy na niego, tylko skręca sobie tam między wyspy. Lata sobie samolot, także zaraz powinniśmy się go pozbyć. 24 tysiące, 5 minut bitwy minęło. Bismarck będzie nam próbował tutaj zająć tego kapa przejętego przez naszego Bensona. Kapce widzicie zajęty przez Harakazę pod nosem. Ilu tam jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu? Pięciu okrętów został przejęty. No już czterech, czy sześciu nawet. Także tamta drużyna, mimo że siły są dosyć zrównoważone, jeżeli chodzi o ilość okrętów, no to znaczy tamta drużyna, tamta flanka nie robi nic sensownego. Trzy penetracje weszły w St. Louisa znowu, także ładnie oberwał. Kolejne trafienia nabija nam sekundarka, walcząc tutaj z Kremlem, a my w tym czasie ustawieni jesteśmy, no tak w miarę sensownie dla tych pancerników z przodu, bo nie mogą nam zrobić dużej krzywdy, a my niestety musimy strzelać do nich tylko z przedniej baterii, tylna jest ustawiona tak, że nie ma kąta. Montana ładnie idzie, chce jeszcze chyba bardziej ten bok odsłonić, także można tutaj się
przypolować na niego, wyczekać dobry moment. Leci już salwa. Kolejny pożar na Kremlu. Trzy pociski ładnie lecą. O, 12,5 tysiąca, ale bez Stadeli. Mamy wsteczny, nie ma się co zbytnio pchać. HP trzeba szanować. Kurfürst jest fajny, ale ma zasadniczy minus. I tym minusem jest, moi drodzy, słabe opancerzenie górnej artylerii i ta artyleria nam będzie często padała, także stoi... O, właśnie, już ekspert uzbrojenia dodatkowego, także teraz będzie siała ta sekundarka jeszcze lepiej. Dosyć szybko zrobione, ale mamy stojącego na ilu tam kilometrach Kremla? Na 9 niecałych, także można próć z tej sekundarki do oporu. Teraz będzie ona nam robiła jeszcze więcej. No, niestety nie każda bitwa się... Obeczkowy Kreml, proszę bardzo. No fakt faktem, kąt nie jest zbyt korzystny, więc może to nie jest najgorsza decyzja w jego wykonaniu. Ale odwracanie dział całkowicie od pancernika przeciwnika to już wydaje mi się, że trochę gorsza decyzja. Przy czym ma tutaj Bismarcka na 45 tysiącach hapsa. Montana sobie tam dryfuje po krawędzi mapy. Już widzimy, że niemal wyhamowała, także strzelamy w jej kierunku. Sekundarka robi sobie damage na Kremlu. Mamy już 110 tysięcy. No wreszcie, a nie, myślałem, że pierwszy frag naszej drużyny, to już drugi. To już drugi. No i MSB tam broni honor tamtych lanki, widzę. Kreml w ogóle olewa sobie Kurfürsta, który pruje do niego non-stop z sekundarki. Pięknie pokazuje burtę do wypływającego sobie rozsądnie dosyć ustawionego Bismarcka. I chyba raczej długo nie pociągnie. 15 tysięcy, kolejny pożar tej łapie. No i właśnie Bismarck dokończa robotę. Co prawda sam to przypłaci wycieczką do Montana też z obeków. Ciężkie czasy nastały w tej grze, ciężkie. Leci ładna salwa w kierunku ustawionej dosyć korzystnie Montany. Zobaczmy jak wejdzie. 9 tysięcy. Myślałem, że będzie więcej. 3 przebicia na wylot, 2 penetracje. No i mamy już znowu gościa w zasięgu sekundarki, także damage będzie się robił, poczekamy tylko na to, aż nam się lepiej ustawi. I ja bym się w tej chwili zainteresował tym St. Louisem, bo on tam dosyć może być namolny w tej chwili. Mamy do nas, ma do nas prawie 16 km i będzie nas tu próbował przygrillować. No i właśnie pada nam wieża, na szczęście nie permanentnie. Montana idzie kursem takim zderzeniowym, także zobaczymy, co na tu nie chciała wykombinować. Wychodzi nam tutaj Yoshino pięknie burtą, o ile... nie wyhamuje i będzie chciało dalej poruć do przodu, to warto byłoby się na nim skupić i mu parę pesteczek tam wysłać. Chyba Wenecja do niego strzeliła, bo dostał dosyć spory damage, ale widać, że przyhamował, także możliwe, że nie będzie chciał nam tu wyjść pod działa. Montana teraz próbuje strzelać z pepanców. Widać, że to wszystko się ładnie podbijało. Tutaj Sinister bardzo ładnie skontowany, także Montana strzela praktycznie za zero. I teraz leci salwa w kierunku St. Louisa, zobaczmy. Leci ładnie. Ale wchodzi brzydko, tylko jeden pocisk w celu. A tutaj sekundarka cały czas maltretuje sobie tą Montanę. Ona tu chyba próbuje zramować Kurfürsta, ale nie wiem, czy przy takim dystansie Kurfürst przyspiesza, także raczej mu się to nie uda. O, tutaj już solidnie weszło, 19 tysięcy, to już musiało zaboleć. No nie, nie ma opcji na rama tutaj. To już trzeba by przestawiać działa, żeby trafić w Cytadelę. Widzę, że Montana robi to samo. Tylne wieże ma obrócone gdzie? Drugą stronę, także już chyba będzie porcik teraz tutaj. 6 penetracji, 25 tysięcy, na szczęście pożar dokończył. Jaka szkoda, że to się nie skończyło bez Cytadel. Znaczy, że skończyło się bez Cytadel, o tak. I teraz St. Louis bierzemy, St. Louisa bierzemy w obroty pod sekundarkę, gdzieś tu nadal jest Yoshino. Puszczone hydro, bo można się tu spodziewać torped albo od St. Louisa, albo od właśnie tego Yoshino, który gdzieś sobie tutaj stoi. Kolejne salwy lecą w kierunku... ładnie, ładnie St. Louis przyjął. Sekundarka powinna go dokończyć, o ile szybko nie ucieknie nam z zasięgu. Wpada nam w tej chwili jeszcze wsparcie. Yoshino widzicie tutaj dosyć dobrej kondycji, jeżeli chodzi o hapsa. Także można się tu pokusić jakiegoś devasta, jeżeli on będzie się tam jakoś wystawił sensownie pod działa. Tylko, że teraz tylna bateria się widzicie już tutaj obraca tak, że wszędzie będzie miała daleko. Ta salwa powinna wykończyć tego. No nie wykończyła, ale to sekundarka, mam nadzieję, że dokończy robotę. No szybko strzelność tej artylerii z tym kapitanem jest wręcz bajeczna teraz. Ta tylna wieża jest cały czas w takim ustawieniu, nie wiem, czy on to robi specjalnie, żeby ona się trzymała w takim neutralnym położeniu, żeby miała wszędzie blisko.
czy nie może się zdecydować, co, gdzie strzelić. To Yoshin opuściło torpedy, stoi pięknie burtą w naszym kierunku. Sekundarka dokończa wreszcie tego St. Louisa, no i zostajemy praktycznie jeden na jeden z Yoshino, który tak za bardzo chyba nie wie, co zrobić. Puściło torpedy, ale no, niemieckie hydro na 6 km robi robotę. Yoshino zaczyna ruszać, także przyspieszmy troszeczkę. Mamy tam Czapajewa na ogrysku, 1000 hamsa, zobaczymy, czy ta sarwa dobije, czy ktoś to zrobi szybciej. Płynie druga salwa torpedowa. Wenecja dobija tam Czapajewa i co tu się wydarzy? No tych torped to raczej nie dostaniemy, bo to jest spuszczone zbyt oczywiście. Zbyt przewidywalnie. Mają przeciwnicy jeszcze ajoły prawie na full hapsie, proszę bardzo. Yoshino decyduje się na wejście w kapa, teraz on tego kapa zablokuje. Tracimy ponad 300 punktów do przeciwnika i mamy jeden okręt mniej, przy czym no tam mają... O, teraz trochę się sytuacja... A nie, to nasz spadł, kurde. Robi się 2 na 4. Przy czym widzicie, że Iowa prawie na full hapsie i ta Yoshino w dobrej kondycji. Co Yoshino zrobi? Zobaczmy. Nic nie robi, bo go nie widać. Sekundarka zaczyna już tłuc w Iowę, więc trzeba się jakoś korzystnie do niej ustawić. A Yoshino niestety nie widać. Może warto byłoby tu spotera wypuścić, może on by jakimś cudem wyspotował to Yoshino, bo nasz Donsko i co tam sobie gdzieś pływa. Widzicie, że w okolicy kapa B ani to kapuje, ani to damage robi, bo tam nikogo nie ma. Jest gdzieś tam na końcu świata ostatnio widziany booster. Na środku Amalfi, tutaj mamy dwa okręty, mamy 250... piękna burta, zobaczmy, to w spowolnieniu sobie obejrzymy. Leci, leci, będzie ból. Przejął. Uff, 51 tysięcy prawie, piękna salwa, także to warto spowolnić, żeby nie było płaczu zaraz na komentarzach, że tylko przyspieszam. 326 tysięcy, no niebotyczny wynik już się robi. Zwiastun tragedii i wsparcie od razu nam wpadło, także te osiągnięcia lecą jak wściekłe. Widzicie, że mamy już całą paletę, 5 osiągnięć. Sekundarka tu mieli, no straszliwie tą Iowę. Wycelowane w nadbudówki, 8 tysięcy weszło. Troszeczkę żeśmy tutaj dostali jeszcze od tej Iowy, no bo pokazujemy jej burtę, także no nie sposób wszystkiego wytankować. Ale chyba pożary i sekundarka powinny ją dokończyć. Tak jest, mamy podpalacza, mamy również drugiego eksperta w walce w zwarciu. I na kilometrach 9 mamy Amalfiego. Torpedy wymijamy na spokojnie. Amalfi nam zbytniej krzywdy nie robi, bo wszystko idzie w wyspę, w morze, w artylerię. Sekundarka pięknie strzela. Amalfi się zadymił, ukrył się. Adrenalina rozumiem, że jest dołożona jeszcze do tego niemieckiego kapitana. Bardzo fajny setup. No tylko, że trzeba mieć bitwę, w której przeciwnik pozwoli do siebie podejść, bo ostatnio takie bitwy jest coraz trudniej. Coraz więcej się znajduje kampy i strzelania na dużym dystansie. Także no wtedy sekundarkowy Kurfürst ma już troszeczkę problem. Też mam spotera, bo te 19 km nieraz to jest naprawdę bardzo bolesny dystans. Leci, leci i nie trafi za mocno. No szkoda, rozrzuciło to mocno. Wuster tam odpalił Krakena. Mamy 4 fragi, 380 tysięcy damage'u, no potężny wynik. I dwa okręty przeciwnika, minuta 12 do końca, wszystkie kapy przejęte. Przewaga punktowa ogromna dla czerwonych, także no, gdyby Wuster chciał to przegrać, to musiałby tu przypłynąć. My teraz strzelamy do Amalfiego, jak to się kończy? O, wchodzą 3 penetracje, 12 tysięcy zostaje jeszcze. Sekundarka pracuje, także Amalfi nam tak szybko, aż nie ucieknie z jej zasięgu. Mamy jeszcze 5,5 kilometra zapasu. Wuster próbuje tu strzelać, nawet ma zasięg, o skubany. No, zasięgowy Wuster, no takie rzeczy to się rzadko widzi na randomach. Ale to jest random. Teraz akurat spotter bardziej przeszkadza niż pomaga, no ale na szczęście tutaj sinister trafia. Mamy 396 tysięcy, leci kolejna salwa w kierunku Amalfiego i ta powinna być już ostatnia. Bo no, dopaliło się tego Amalfiego jakoś sensownie. Pożarów zrobiliśmy 14, moi drodzy, przy czym wszystko zrobiła sekundarka. 399 tysięcy damage'u, także potężny wynik. 40 sekund do końca bitwy. Jeżeli Wuster by się wyświecił, to mielibyśmy szansę mu się jeszcze odgryźć troszeczkę. A tak, no niestety widzicie, że
nie da się chyba już tego uratować. Mimo tak heroicznej walki, wytankowania 2,5 miliona, zrobieniu 400 tysięcy damage'u, zatopieniu 5 okrętów, nasi dalej dali radę przegrać. Jak się coś chce spieprzyć, to się spieprzy. Także piękna bitwa, słowa uznania dla Sinistera. Jeżeli chcecie, żeby ta bitwa trafiła również na listę bitew miesiąca, to piszcie w komentarzach, dodajemy lub nie dodajemy do bitwy miesiąca. No i w tej bitwie to już niestety wszystko. Porażka. Ale wynik godny podziwu, prawie 400 kafli nastukane, także osiągnięcia ledwo się mieszczą na ekranie, jak widzicie. No i z mojej strony to będzie wszystko. No bazowy exp na porażce również kosmiczny, prawie 2000. Niektórzy tyle robią na wygranych. No ale tutaj niestety ani 3000 się nie udało zdobyć. Gdyby był szósty frag, to bym się nie zastanawiał nad tą bitwą w ogóle. A tak zdecydujecie wy. Z mojej strony na dziś to wszystko. Do usłyszenia i na razie.